is Cora. My name is Connor. My name is Marcus. This is our story. Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Kocur. Kolejny dość ostry odcinek Detroit. Zapraszam. Wszystko dobrze, poruczniku? Zeszłej nocy Chris był na patrolu i zaatakowały go defekty. Jego ciało znaleziono nad ranem. Zastrzeliły go z zimną krwią, jego własną bronią. 3 miesiące temu został ojcem. Och! Kurwa, dlaczego akurat on? Nie znałem Chrisa zbyt dobrze, ale... wydawał się dobrym człowiekiem. Tak. Bardzo mi przykro. Kamski odszedł z CyberLife 10 lat temu. Po co z nim rozmawiać? Stworzył pierwszego androida, który przeszedł test Turinga i jest założycielem CyberLife. Jeśli ktoś może coś wiedzieć o defektach, to on. Cześć. Jestem porucznik Anderson z Policji Kryminalnej Detroit. Mam się spotkać z panem Kamskim. Proszę, wejdźcie. Okej. Zaraz pójdę po Elijaha. Proszę, rozgośćcie się. To RT-600. Pierwszy android CyberLife, który zdał test Turinga. W dupie mam technikalia. Amanda. Wiedziałem tylko, że jest spoko. Niezła chata. Niektórym androidy wyszły na zdrowie. Poznasz swojego stwórcę, Connor. Jakie to uczucie? Kamski jest jednym z największych geniuszy tego stulecia. Cieszę się, że go poznam osobiście. Ja czasem chciałbym stanąć twarzą w twarz z moim stwórcą. Mam mu parę rzeczy do powiedzenia. Rozwój kosmicznej turystyki. No zobaczmy. Dzięki wzrostowi popularności promów kosmicznych wielokrotnego użytku możliwy stał się rozwój turystyki kosmicznej. Oczywiście chwilowo tylko dla zamożnych. Luksusowe biuro podróży Clear Skies oferuje pierwsze komercyjne loty w kosmos.
A to chyba u nas już teraz też ten Richard Branson oferuje. Lot obejmuje 3 godziny orbitowanie wokół Księżyca i zapierający dech w piersiach widok Ziemi ze specjalnie zaprojektowanego pokładu obserwacyjnego. Wraz ze wzrostem konkurencji w rozwijającej się branży można się spodziewać, że takie podróże będą coraz bardziej przystępne cenowo. Ale działacze na rzecz praw konsumentów określili tego typu luksusowe usługi oznaką pogłębiających się nierówności społecznych. Rzecznik organizacji przeciwko ubóstwu stwierdził, najbogatszy procent ludzkości ogląda Ziemię z kosmosu, a reszta z nas cierpi tu z powodu zanieczyszczeń, głodu i biedy. Clear Skies nie skomentowało tych zarzutów. Ich nowe hasło reklamujące w czasy pozaziemskie jest jednak niezwykle wymowne. Ucieknij od wszystkiego. O, ciekawe. Kwantowa wróżka CyberLife. CyberLife tworzy najpotężniejszy na świecie kalkulator kwantowy. O, więcej nie ma. Więcej nie ma. Dobra. No, pójdziemy dalej, nie? Elijah zaprasza. Idziemy tam, tak? Pan Kamski! Dajcie mi jeszcze chwilę. Pan Kamski sobie pływa. Koszmarnie wygląda taki czerwony basen, słuchajcie. Zazwyczaj jestem przyzwyczajony do tego, że baseny są niebieskie. Czerwony wygląda, jakby był wypełniony krwią. Poruszyk Anderson, a to Connor. Co mogę dla pana zrobić? Prowadzimy śledztwo w sprawie defektów. Wiem, że odszedł pan z CyberLife lata temu, ale myślałem, że może powie nam pan coś nowego. Defekty. Fascynujące, prawda? Idealne istoty z ogromną inteligencją. No i z wolną wolą. Maszyny są od nas o wiele lepsze. Konflikt był nieunikniony. Największe osiągnięcie ludzkości może całkiem ją pogrążyć. Ironia, co? Panie Kamski, jeśli między ludźmi a androidami wybuchnie wojna, zginą miliony istnień. Sprawa jest poważna. Idee to wirusy, które szerzą się jak epidemie. Czy pragnienie wolności jest chorobą zakaźną? Nie przyszedłem tu na filozoficzną pogadankę. Maszyny, które stworzyłeś, planują rewoltę. Albo powiesz nam coś użytecznego, albo się stąd zwijamy. A co z tobą, Connor? No właśnie. A co ty myślisz, Connor? Ty jej jesteś w stronie. Jestem po stronie ludzi, rzecz jasna. To program każe ci tak mówić. Ale powiedz. Czego ty naprawdę chcesz? Pan wybaczy, ale to my tu zadajemy pytania. Chloe? Z pewnością wiesz, czym jest test Turinga. Czysta formalność. Proste połączenie algorytmów i mocy obliczeniowej. Mnie ciekawi, czy maszyny są zdolne do empatii.
Nazywam to testem Kamskiego. Jest prosty, zobaczysz. Niesamowita, prawda? To jeden z pierwszych inteligentnych modeli z linii CyberLife. Młoda i piękna po wsze czasy. Kwiat, który nigdy nie zwiędnie. Czym jednak jest? Przedmiotem udającym człowieka? Czy żywą istotą? I ma duszę. Możesz rozstrzygnąć tę fascynującą kwestię, Connor. Zniszcz tę maszynę, a wszystko wam wyśpiewam. Albo ją ocal, jeśli sądzisz, że żyje. Ale w takim razie wyjdziecie stąd bez informacji. Okej, wystarczy. Chodź, Connor, idziemy. Przepraszam. Co jest dla ciebie ważniejsze? Twoje dochodzenie? Czy życie tego androida? Zdecyduj, kim jesteś. Posłuszną maszyną. Czy żywą istotą? Obdarzoną wolną wolą. Dobra, starczy. Connor, wychodzimy. Ciśnij spust. Connor! Nie! To powiem ci, co chcesz wiedzieć. Kurwa! Wynik negatywny. Śledztwo jest dla ciebie ważniejsze od życia androidów. Nie czujesz empatii. Dotrzymuję słowa. Zadaj mi pytanie. Powiem ci wszystko. I to jest to ważne pytanie. Chcę wiedzieć, kim jest RA9. RA9. Prekursor. Pierwszy android, który się przebudził. Dziwaczny fenomen, jakby samoistnie powstała religia. Nie wiem, kim jest RA9. Nie wiem nawet, czy istnieje. A może jest Mesjaszem? A może mitem? Ale defekty potrzebują wiary w coś potężniejszego, nawet irracjonalnej. To coś, co mają akurat wspólnego z ludźmi. Ciekawe pytanie, Connor. Ale może nie takie należało zadać. Szykuje się wojna. Będziesz musiał wybrać. Zdradzisz swoich braci, czy powstaniesz przeciw twórcom. Nie chciałbym być na twoim miejscu. Co jest gorsze od wybierania mniejszego zła? Proste pytanie tutaj. Zobaczcie, tutaj są jeszcze dwa takie same androidy. Zawsze zostawiam w programach wyjście awaryjne. Nigdy nie wiadomo. Kamski ma tutaj nie wiadomo ile tych androidów. Dał nam opcję. Za zabicia tego androida i urewidowania nie wiadomo, nie dziewczyna. No właśnie. Tylko maszyna. To toster przypominający dziewczynę. I spluwę do głowy i odstrzeliłeś kurwa pół twarzy. Odstrzeliłem tosterowi kawałek części. Jeszcze raz, gdybym musiał. Dokładnie tak. Nic nie czujesz, co? Jesteś maszyną i niczym więcej. Zwykłą, zajebaną maszyną. Oczywiście, że jestem maszyną. I to jest fakt od samego początku. Myślałem... No sorry, Hank. Od początku wiedziałeś, że jestem maszyną. Ta gra w piękny sposób manipuluje naszymi uczuciami. Jest to rewelacyjne. Nie zapominajcie, że stawka była bardzo prosta.
zabijamy jedną maszynę, czyli strzelamy do tostera, albo inaczej, strzelamy do lodówki i może uszartujemy miliony ludzi. Nie strzelilibyście? Tutaj decyzja była bardzo prosta. Jedna maszyna za nie wiadomo ile normalnych ludzkich żyć. Ale gra manipuluje naszymi uczuciami tak, żebyśmy myśleli, że to było coś bardzo, bardzo złego. Okej. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Widzimy się w następnym odcinku. Ten był krótszy. Znacznie krótszy, ale też intensywny. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej. My name is Kara. My name is Connor. My name is Marcus. This is our story.